Jarosław Kaczyński, zresztą podobnie jak Donald Tusk, ale na innych poziomach, zresztą jak każdy polityk, ma swój szklany sufit. I na pytanie, czy to jest większe wsparcie, czy obciążenie, jednak ja bym zaryzykowała stwierdzenie, że to jest obciążenie, a nie wsparcie. Ja bym się jednak spodziewała wszystkich chwytów dozwolonych i niedozwolonych i bardzo brutalnej, bardzo mocnej, ostrej kampanii. Jeżeli to jest wszystko prawda, jeżeli to się potwierdzi, jest to największy skandal i największa afera naprawdę dekad. Doktor Anna Materska-Sosnowska, politolożka, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor, no to między nami kobietami. Kobieta Jadwiga Emilewicz przed chwilą powiedziała, że najważniejszy przekaz popłynął w sprawie praw kobiet właśnie od marszałek Sejmu Elżbiety Witek, a nie od Jarosława Kaczyńskiego, który, jeszcze raz zerknę, żeby mnie przekręciła, powiedział, kobieta też ma prawo do życia i zdrowia. Kobieta w ciąży. Tak, i kobieta w ciąży. Pani Witek mówi, siła, moc i odwaga polskich kobiet kryje się właśnie w naszym programie. Co pani na to? Podziwiałam panią minister Emilewicz za to, jak próbowała walczyć i co z panią nie jest proste, i próbowała bronić stanowiska, które jest z góry przegrane. I jeżeli jest tak dobrze, jak ona mówi, to dlaczego jest tak źle? Dlaczego ponad 55% z nas uważa, że sprawy kraju idą w złą stronę? 77% z nas uważa, że jeżeli coś się wydarzy, z nas nie kobiet, z nas Polek i Polaków, tak, obywateli i obywatelek, i 77% uważa, że jeżeli coś się wydarzy złego, to możemy liczyć tylko na siebie. Mówię to na podstawie raportu, który przygotowaliśmy w Fundacji Batorego i który bardzo wyraźnie pokazuje, jak wzrasta absencja kobiet w wyborach. Stąd też różne akcje i tak dalej. I bardzo wyraźnie wyszło nam w raporcie taki główny chyba przekaz, niestety. To nie jest kraj dla kobiet. To nie jest kraj dla młodych kobiet, które planują rodzinę. To nie jest kraj dla kobiet w średnim wieku, które nie mają dostępu do lekarza, do opieki, do żadnego wsparcia. Czy to nie jest kraj dla starszych kobiet? Może najbardziej, ale też nie. W związku z tym nie jest tak, jak mówi pani minister i jak najsilniejszy przekaz właśnie w wypowiedzi marszałek Witek. Może najsilniejszy w Prawie i Sprawiedliwości, ale przypominam, że to jest 8 lat rządów i odnoszenie się ciągle do Tuska, który rządził ponad 8-10 lat temu, no jest trochę nie do końca poważne. Rozumiem strategię kampanijną, Tusk mówi, że to był jego największy polityczny błąd, wiek emerytalny. Stąd też pewnie Prawo i Sprawiedliwość często się odnosi do tamtej już prehistorycznej sytuacji. Tak, ale. Po pierwsze, nie mówimy tylko o wieku emerytalnym, tylko o jakości możliwości życia. Mówimy na przykład o bardzo sfeminizowanym zawodzie, jakim są nauczyciele i w jaki sposób kobiety zarabiają i czy są w stanie. Jeżeli jesteśmy w kraju, w którym kobieta, która jest nauczycielką z pełnym wykształceniem, z pełną taką wysługą, którą może wykorzystać, i jest matką samotnie wychowującą dziecko w dużym mieście i ona nie jest w stanie się utrzymać, to nie jest to kraj, w którym można się spokojnie rozwijać. W związku z tym nie jest tak dobrze, jak mówi pani minister. Czy pani zdaniem jest jakaś recepta ze strony opozycji na tę sytuację? Mam na myśli chociażby kilka konkretów z tych 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej. Dla pani to są jakieś takie marzenia polityczne, to o czym mówił Donald Tusk, czy rzeczywiście to są jakieś rozwiązania, które w realny sposób mogą poprawić tę sytuację? Jak pani uważa? Od marzeń się zaczyna. Muszą być marzenia i musi być jakaś wizja. Przede wszystkim musi być próba odpowiedzi, jakiego chcemy kraju. I na przykład... I po tych 100 konkretach w 100 dni pani wie, jakiego chce kraju Koalicja Obywatelska? Myślę, że tak, i nie tylko koalicja, bo Lewica też przedstawiła bardzo taki całościowy program. Czy w ogóle partie przedstawiają?
I to, co było takim w moim przekonaniu dużym zderzeniem, zwłaszcza w sobotę widocznym, to były te konwencje Lewicy i konwencja Koalicji Obywatelskiej versus konwencja Prawa i Sprawiedliwości, gdzie właściwie przez większość wystąpienia prezesa Jarosława Kaczyńskiego było rozliczanie i żegnanie się z 8 latami, czy po 8 latach. I właściwie dopiero na koniec mówił, ale to nie znaczy, że się żegnamy, oczywiście będziemy rządzić dalej i tak dalej. Natomiast tutaj brak jest takiej spójnej wizji, jeśli chodzi o obywatela, bo jeśli chodzi o domykanie systemu, o którym mówił prezes, no to wiemy, jakie tutaj są pomysły, tak? Czy zagrożenie dla sędziów, czy inne te kwestie, no to jest dosyć widoczne. Natomiast jaka jest propozycja obywatelskości w państwie, to tego nie widać. Może nie ma propozycji, bo nie ma w ogóle pomysłu na obywatelskość, pani doktor? W ogóle nie widzę pomysłu na rozwój, nie widzę pomysłu na jutro. To cały czas jest albo obrona tego, co już jest i zostało zdobyte, albo jest atakowanie przeciwników politycznych, którzy, tak jak powiedziałam, rządzili dawno. To teraz słów kilka o Jarosławie Kaczyńskim, o tej jego wypowiedzi, że kobiety w ciąży też mają prawo żyć, o tym, że podczas tej samej konwencji pomylił podaż z popytem, o tym, że wcześniej pomylił brutto z netto, co już jak w rozmowie z panią Emilewicz przypominałam, kosztowało nas 8 miliardów złotych, no i szereg innych sytuacji. Zapytam wprost, czy Jarosław Kaczyński jest dzisiaj większym wsparciem czy obciążeniem w kampanii? Pytam o kampanię, nie o struktury partyjne, zarządzanie kryzysem, tylko pytam o samą kampanię, no bo ciągle w tej chwili politycy muszą coś prostować, tłumaczyć albo po prostu nie prostują, bo się boją. W 2015 roku i również w 2019, ale w 2015 to było szczególnie widoczne, Jarosław Kaczyński był na drugim planie. Tam była twarz przede wszystkim Beaty Szydło. Zresztą świetna kampania. I bardzo dobra kampania. I widać, że to podziałało. Jarosław Kaczyński, zresztą podobnie jak Donald Tusk, ale na innych poziomach, zresztą jak każdy polityk, ma swój szklany sufit. I na pytanie, czy to jest większe wsparcie, czy obciążenie, jednak ja bym zaryzykowała stwierdzenie, że to jest obciążenie, a nie wsparcie. Mhm. Dlatego, że tutaj nie mamy nowoczesnego, silnego, nawet jeżeli jesteś grupą wyborców starszych, którzy potrzebują innego przesłania niż ci najmłodsi, to mimo wszystko potrzebujesz na tyle zdecydowalnego, silnego, przewidywalnego polityka, który jest takim oparciem. To, co zaczął prezes, jak wyszedł na mównicę i ja miałam wrażenie, przyznam szczerze, jakby zaczął mówić, jakby kontynuował rozmowę z kuluarów z kimś, tak? Jak odnosił się do czegoś nagle z tym postkomunizmem, co było nieczytelne. To nie było przesłanie na taką konwencję. I chyba też to zostało tak ocenione, skoro marszałek Terlecki mówił o kolejnej, tak? Zapowiadał prawie, że powiedział tym razem lepszej. Kiedy analizuje pani obecne sondaże, bo ja już z zasady nie będę pytać o jedno badanie, bo nie ma to większego sensu, musimy analizować trendy, to pani zauważa jakieś trendy, czy właściwie wszystko stoi w miejscu? Nie, nie stoi w miejscu i bardzo dobrze i dziękuję, że nie pyta pani o jakiś konkretny sondaż. Tym bardziej, że my mieliśmy przez chwilę, zwłaszcza przed wakacjami, taki, no właściwie codziennie był jakiś sondaż przez różne pracownie pokazywane i to niczego nie wnosi i nie zmienia. Wręcz pokazuje taką dewaluację tych sondaży i badania opinii z jednej strony, z drugiej strony zmęczenie. To jak patrzymy na trendy, czy jak patrzymy na takie porównawcze wyniki, to chyba jedno z najciekawszych zrobiła Rzeczpospolita wczoraj zestawienie, czyli jak wyglądał nastrój społeczny 2015 wrzesień do versus wrzesień 2023. I z tych sondaży widać jedno, i to też potwierdza nasze badanie nie tylko ilościowe, ale i jakościowe, nasze, czyli Fundacji Batorego, że jest absolutny potencjał na zmianę.
jest zmęczenie prawem i sprawiedliwością, jest zniechęcenie do Prawa i Sprawiedliwości i ono jest widoczne również w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości i rozumiem... Czyli sam elektorat PiS jest zmęczony PiS? Tak, sam elektorat PiS jest zmęczony PiS-em i ja dlatego też tak czytam tę kampanię, że ona jest bardzo wąsko do elektoratu, żeby ten elektorat podnieść, żeby jego utwardzić. Tu nie ma jeszcze wyjścia na zewnątrz. I to, co jest chyba właśnie najistotniejsze, potencjał na zmianę. Chcemy zmiany. Nie zawsze wiemy jeszcze, jaka jest zmiana, stąd jest bardzo duża grupa osób niezdecydowanych, tak zwanych wyborców chwiejnych, ale jeśli pyta pani o główny trend, to jest właśnie taki. No dobrze, to skoro jest potencjał, ale jeszcze raz. Czy to zmęczenie elektoratu w ogóle, nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, dotyczy tylko PiS-u, czy także tej drugiej strony polskiej sceny politycznej, czyli Platformy i Koalicji Obywatelskiej? Czy jednak jest to widziane głównie, jeżeli chodzi o partię rządzącą? Nie, to jest widoczne głównie, jeśli chodzi zawsze o partię rządzącą. Czy to będzie PiS, czy to będzie inna, bo to oni wyznaczają ten główny trend, czy te główne kierunki, więc to zmęczenie jest przede wszystkim widoczne i to rozczarowanie. Zwłaszcza, że po stronie rządowej, nawet jeżeli mamy tam jakichś mniejszych współkoalicjantów, no to wszystko jest pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości. To dlaczego Prawo i Sprawiedliwość? Opozycji... Znowu takie podstawowe pytanie, które pewnie nasuwa się wszystkim naszym widzom. Dlaczego w takim razie PiS cały czas prowadzi w sondażach, skoro nawet jego elektorat jest nim zmęczony? No to może spójrzmy na te sondaże trochę inaczej. Nie patrzmy na słupek 35 punktów procentowych czy 37, tylko zobaczmy, ile osób deklaruje na twardo pójście do wyborów i jaka jest szacowana frekwencja. I teraz, jeżeli CBOS opublikował w sierpniu dane, że PiS miał prawie 40% przy frekwencji 80%, to wiemy, że to jest złe badanie, bo nie będzie frekwencji 80%. I teraz, jeżeli zobaczymy na innych liczbach, znaczy podamy liczby całkowite, a nie procenty, no to wtedy widać, jak to spada i czy nastąpi ta mobilizacja, uda im się zmobilizować, czy też nie uda im się zmobilizować. Tutaj niestety te procenty nie zawsze będą równe, że tak to określa. Rozumiem. A bardzo zaniepokoiło panią to ostatnie badanie, według którego 38% nie pójdzie na wybory? 25% na pewno, 13% raczej nie pójdzie? Nie, dlatego że mimo bardzo silnej polaryzacji uważam, że to zmęczenie jest jeszcze większe niż polaryzacja. Zmęczenie nas, obywateli, dlatego że to jest to, od czego zaczęłam. Trudno się żyje, jesteśmy zmęczeni rzeczywistością, w związku z tym, jeżeli możemy się od czegoś odciąć, to się odcinamy i to będzie polityka. No dobrze, ale to by świadczyło o tym, pani doktor, że my jako społeczeństwo nie rozumiemy, nie doceniamy ciężaru gatunkowego nadchodzących wyborów. Może nie doceniamy, to jest raz, może jesteśmy zmęczeni ciężarem tychże wyborów, a może niestety, i wracamy, i też już o tym rozmawiałyśmy, jeżeli się nie kształci, nie edukuje społeczeństwa od lat najmłodszych do postaw obywatelskich, to nie można potem spodziewać się wielkiego zaangażowania. Jak porównamy protesty, jak porównamy marsze, jak porównamy wszystkie elekcje, jaką mamy frekwencję, no to dlaczego nagle miałoby być inaczej? Wręcz przeciwnie, wcale to nie będzie większe wzmożenie, tylko raczej takie samo. Więc 80% frekwencji nie powinna mówić na pewno, ale w moim przekonaniu nic dzisiaj nie wskazuje, żeby była wysoka frekwencja, wręcz przeciwnie, będzie niższa. Co się pani zdaniem może wydarzyć w tych 30 kilku jeszcze dniach? Wszystko złe. Wszystko złe, ale co rozumiemy pod wszystko co złe? Czyli stan konstans, czyli takie przerzucanie się oskarżeniami, wracanie do tego, co było lat temu 12 albo i więcej, czy raczej czeka nas, jak ja to nazywam, roboczo i w cudzysłowie kolejny dziadek z Wehrmachtu na przykład na ostatniej prostej? Ja bym się jednak spodziewała wszystkich chwytów dozwolonych i niedozwolonych i bardzo brutalnej, bardzo mocnej, ostrej kampanii. Biorąc pod uwagę, ile komitetów, czy ile tak naprawdę fundacji, spółek Skarbu Państwa zgłosiło się na przykład do PKW referendum, z chęcią prowadzenia referendum. Przecież to ma wspólnego z wyborami parlamentarnymi. No więc właśnie, tak? Jeżeli patrzymy, jakie nakłady są kierowane na referendum,
referendum, jaka jest prowadzona kampania, w której się nie mówi niby o wyborach, a to jest absolutnie jednoznaczne, no to po pierwsze widzimy, jak nierówne środki są tutaj przekierowane, po co jest to referendum i jak ono będzie wykorzystywane. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. No ten ostatni, przepraszam, że wejdę w słowo, ale przecież ten spot z Kotem i z Jarosławem Kaczyńskim, który odbiera telefon z niemieckiej ambasady, ja nie wiem, czy Państwo to widzieli. Polecam. Gdzie dzwoni pracownik ambasady do pana Kaczyńskiego, że niby ktoś z niemieckiej ambasady, jak ambasador, czy sam chyba kanclerz chce rozmawiać z Jarosławem Kaczyńskim, powołując się oczywiście na Tuska, na to, że wiek emerytalny był konsultowany z Niemcami, jak rozumiem, taka jest sugestia i Jarosław Kaczyński mówi, że że Tuska już nie ma. Tak, ten czas się skończył, Tuska już nie ma. Tuska już nie ma. I to jest oczywiście... To jest przecież do referendum niby, to prawda? To jest do referendum. Mam na myśli rozliczenia. Ale to pokazuje też po pierwsze gra, a właściwie jej brak i mimika prezesa spowodowała nieprawdopodobny wysyp memów. I ja zresztą zapraszam, przepraszam pani doktor, państwa na smaczki kampanii, które po naszej rozmowie będą także w tym kontekście. I tam właśnie widać, jaka jest odpowiedź z jednej strony obywateli, z drugiej strony natychmiast Koalicji Obywatelskiej. Tak jest. Telefony do Jarka. Telefony do Jarka o in vitro, o pieniądze, o ważność Polski, więc no będzie to na pewno ciekawa kampania. Już jest. Ale właśnie w sprawie tego finansowania, bo troszkę zaczęłyśmy mówić o tych spotach, a ja wspomniałam o nim właśnie w kontekście tego, że raczej ten spot będzie przecież zaliczony do on jest kwestii, zaliczony, no właśnie, referendalnej, prawda? Tak, i tutaj nie ma... A mowa jest o Tusku. Ale i tutaj nie ma limitów, w związku z tym, po pierwsze... To był bardzo sprytny ruch PiSu. Tak naprawdę, pani doktor, no. No jest sprytny, tylko że... No i co możemy z tym zrobić? Nic. To, że... Ale wie pani, problem polega na tym, że dla bardzo konkretnego zysku kampanijnego, wyborczego, nas obywateli traktuje się, jakbyśmy naprawdę niczego nie widzieli, niczego nie rozumieli, jak osoby ograniczone. Pani doktor, a może to jest tak, przepraszam, wsadzę kij w mrowisko, ale może to jest tak, że traktują nas tak, jak my się traktować dajemy, po prostu. No to byłaby smutna konstatacja, ale, a ja tak myślę, nie że nie, a ja myślę, że nie. Ja myślę, że nawet jeżeli nie ma tej reakcji takiej, no bo co możemy zrobić, tak? No można to, co jest w różnych kampaniach, proponowane są inne pytania, czy ośmieszanie właśnie takiej kampanii i ja myślę, że w ten sposób społeczeństwo reaguje. Kpiną i żartem, a nie ma nic gorszego dla polityka niż wtedy, gdy się z ciebie śmieją. Więc uważam, że to też takie postawy będzie generowało. No dobrze, to teraz o pieniądzach z Krajowego Planu Odbudowy. Wydaje się, że po deklaracji Jarosława Kaczyńskiego o domknięciu systemu, o domknięciu reformy sprawiedliwości i że nikt PiS-owi w tym nie przeszkodzi w trzeciej kadencji, klamka zapadła, pieniędzy z KPO raczej nie będzie. Ale trudno mówić w ogóle jakichkolwiek, jeżeli rząd nawet nie złożył wniosku. Ale przed chwilą pani Emilewicz, którą zapytałam o to, kiedy rząd złoży wniosek w tej sprawie, odpowiedziała, że nie może złożyć, bo musi poczekać na wyrok Trybunału, a Trybunał się nie zbiera. Mhm. No i teraz pytanie, czy pani zdaniem ten temat pieniędzy z Unii to jest temat, który w jakikolwiek sposób może wpłynąć na preferencje wyborcze Polaków, czy nie? Czy to jest tylko nasza bańka jakaś? Z jednej strony to jest bańka, z drugiej strony to jest temat, o którym rozmawiamy od 2 lat. No właśnie. I więc ludzie on już przesunął. Zwyczaili się, prawda? Jest tego jeszcze jedno ale. To jest abstrakcyjna suma pieniędzy. Mhm. To jest ten spot Tuska, który pokazuje Stadion Narodowy wypełniony pieniędzmi, ile tych pieniędzy można byłoby dostać. I PiS, wie pani, to jest naprawdę dla ludzi, którzy mają na ustach odpowiedzialność za państwo, ta polityka jest nieprawdopodobną polityką, bo to jest polityka niepatrzenia na jutro i niepatrzenia na nasze dzieci. Bo jeden z widzów odpowiedział nam tak, to wasza bańka, panie kochane. No to może panu odpowiemy, dlaczego to nie jest tylko nasza bańka i dlaczego pieniądze z Unii są ważne. Albo dlaczego to jest ważne dla nas wszystkich, a nie tylko dla naszej bańki. Co to znaczy dla naszej bańki? Jeżeli
jeżeli naszą bańką powiemy to, że należymy do bańki matek, które mają dzieci i myślą o przyszłości tych dzieci, to tak, szanowny panie, to będzie tylko nasza bańka. Można żyć tu i teraz i cieszyć się, że rząd wstecznie na przykład obniża energię, tak, i te świadczenia, które właśnie dostaliśmy, i nagle będzie decyzja, że to będzie obniżone. Można przejeść wszystkie pieniądze, nawet te, które się wzięło za kredyt, a można myśleć, gdzie chcemy, żeby nasz kraj był za rok, 5 czy 10 lat. I teraz niewystąpienie nawet o te pieniądze to nie jest tylko kwestia pieniądze, tylko to jest kwestia pozycji Polski nie tylko w Europie, ale na świecie. Te pieniądze nie były pieniędzmi tylko konsumpcyjnymi, tylko przede wszystkim pieniędzmi na rozwój. Jeżeli chcemy faktycznie być poważnym partnerem, a nie tylko montownią, to musimy inwestować, a tego nie robimy. Pani doktor, czy sądzi pani, że brak pieniędzy z Unii w kolejnej ewentualnej kadencji Prawa i Sprawiedliwości skłoni PiS i ewentualnego koalicjanta PiS do takiego realnej decyzji o wyprowadzeniu Polski z Unii Europejskiej? Bo trudno oprzeć się wrażeniu, że duża część PiS-u, Jarosław Kaczyński, traktuje Unię trochę jak bankomat. Jak dojdzie do sytuacji, w której my już nie będziemy płatnikiem netto, no to ten interes przestanie się opłacać według Jarosława Kaczyńskiego i będzie przekonywał do tego obywateli. Tym bardziej, że drodzy Państwo, przypomnijmy, że my nie musimy referendum decydować o wystąpieniu z Unii, to jest zwykłe sejmowe głosowanie. Znaczy zwykłym sejmowym głosowaniem można nas wyprowadzić z Unii Europejskiej. Gdzie? Gdzie wyprowadzić? Gdzie wyprowadzić? No na niepodległość i suwerenność. To są hasła, które będą trafiały do bardzo wąskiego elektoratu, oczywiście tak, ale jeżeli ma być to wyprowadzenie, to moje pytanie jest gdzie? W zupełnie innej sytuacji jest Wielka Brytania z całym swoim bagażem doświadczeń i z położeniem geograficznym. W zupełnie innej sytuacji jesteśmy my między wschodem a zachodem. Jeżeli wyprowadzisz nas z zachodu, to nie zostaje centrum, zostaje wschód. A wschód widzimy, jak się przemieszcza i jak bardzo starał się przybliżyć do naszych granic. Więc pytanie, to nawet nie musi być formalne wyprowadzenie. Jeżeli przestajesz przestrzegać zasad salonu, znaczy, czy pokoju, poza już ona mamy prawnymi i to już jesteśmy tak naprawdę. Jeżeli tego nie przestrzegasz, jeżeli zrywasz umowy, jeżeli obrażasz wszystkich, no to sam się wykluczasz. I to jest najgorsze, co się może wydarzyć. Tym bardziej, że perspektywa takiego rozjazdu, w cudzysłowie, z Unią, to nie jest tylko perspektywa utraty pieniędzy. Oczywiście. Znaczy, my o tym zapominamy trochę w debacie publicznej, bo mówi się Unia tylko pieniądze, pieniądze, pieniądze. Nie, to jest szereg wolności, to jest swobodne podróżowanie, no to jest tysiące rzeczy, z których wielu wyborców i Konfederacji, i PiS-u w ogóle chyba nie do końca sobie zdaje sprawę, bo urodzili się już syci po roku 2004 i w ogóle nie wiedzą, jak to wyglądało wcześniej. No i to jest na przykład to, co już nam grozi przez nieudolną politykę migracyjną Prawa i Sprawiedliwości, czyli to jest zagrożenie strefy Schengen, tak? I chęć wykluczenia czy ograniczenia bytności w strefie Schengen. Czyli to są zamknięte granice, ale coś, co powinno być dla nas najważniejsze w momencie, w jakim jesteśmy. To jest poczucie bezpieczeństwa, to jest przynależność do wspólnoty, która stanęła też dzięki nam, dzięki naszej pracy, na przykład solidarnie za Ukrainą. Wyobraźmy sobie dzisiaj Ukrainę bez wsparcia Unii Europejskiej. I teraz pytanie, czy jeżeli Polska zostanie poza Unią Europejską, czy faktycznie będzie łatwo zmobilizować? Sojusznika w postaci Stanów Zjednoczonych, tak pani zaraz odpowiedzą. Oczywiście, że tak. Tylko pytanie i to, co mówił poprzednik, tak hołubiony przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli Trump, który mówił, radźcie sobie najpierw sami. Albo w ogóle wyprowadźmy Stany Zjednoczone z NATO. No takie tak, pomysły też ale były. Ale też były Trumpa. No dobrze, ale czy pani zdaniem w ogóle to jest temat, który zaważy? Wracam do mojego pierwszego pytania, jeżeli chodzi o głosy w tej kampanii. Czy to jest temat nośny? Czy to jest temat wzbudzający emocje, bo wiadomo, że emocjami głównie myślimy, czy nie? Nie, moim zdaniem nie, dlatego no to, że... jaki temat o tym zdecyduje? To, co jest dla nas dzisiaj najważniejsze, to jest drożyzna. I drożyzna, która dotyka każdego z nas i może co prawda występować prezes NBP i powiedzieć, inflacja spada. Ale to jest przykład nie mój, ale uważam, że on jest bardzo dobry i obrazowy. Jeżeli w jednym miesiącu przytyłeś 15 kilo, w drugim tylko 10, to nie znaczy, że schudłeś 5. Tak? Tylko twój przyrost wagi jest
jest mniejsze. I tak jest z inflacją. I drożyzna, nawet jeżeli ta inflacja jest ograniczona, to nas jako konsumentów i konsumentki nas dotyka drożyzna. I ta drożyzna przekłada się również na jakość naszego życia i na sposób naszego życia i tak dalej. I stąd są te różne propozycje 14 emerytury, 15 emerytury. Ale teraz wrócę do tego, o czym rozmawiałyśmy kilka minut temu. Możesz dać 14 i 15 emeryturę. Dodatek. Jako dodatek, bo to nie jest pełna emerytura. Tak. I rozumiem, dlaczego robi to Prawo i Sprawiedliwość, bo tej najstarszej tak zwanej kohorty wiekowej jest ponad 9 milionów, a najmłodszej to są 3 miliony. Ale każdy odpowiedzialny polityk powinien się zastanowić, co się takiego wydarzyło, że mamy absolutną katastrofę demograficzną, mamy najmniejszy przyrost od II wojny światowej i jak z tego problemu chcemy wyjść. Bo się okaże, że jutro czy pojutrze nie będzie komu pracować na te emerytury. I wracamy do tematu migrantów, którzy są konieczni na polskim rynku pracy i bardzo takim łagodnym przejściem zapytam panią o sytuację w Ministerstwie Spraw Zagranicznych związaną z tak zwaną aferą wizową. Pan minister Wawrzyk, kozioł ofiarny? Czy i sytuacja tak naprawdę jest zdecydowanie głębsza? Czy tutaj rzeczywiście jednym rozporządzeniem zrobił przykrą niespodziankę premierowi Morawieckiemu? Myślę, że to nie jest jedno rozporządzenie i myślę, że nie jest kozłem ofiarnym. Proszę pamiętać, że to nie są tylko deklaracje ustne, tylko na to wszystko są kwity. I te kwity i papiery, dokumenty podpisane są. I wcześniej, jeżeli nawet tam wchodzi CBA, nawet jeżeli możemy mieć tysiące zastrzeżeń do CBA, ale jeżeli decydują się na taki ruch... A niechętnie przyznają się do błędu. A niechętnie, prawda? Znaczy, o czym to świadczy? To nie jest tak, że to był proceder, który wybuchł w zeszłym miesiącu i weszło od razu CBA. Nie. CBA weszło w momencie i zostało to ukrócone w momencie, kiedy służby innych państw również interweniowały. Dlatego, że z tych ponad 300 tysięcy ludzi, którzy zostali ściągnięci do Polski, oczywiście, tak jak pani powiedziała, potrzebujemy rąk do pracy i powinna być tu prowadzona bardzo rozsądna polityka zagraniczna, imigracyjna. Tylko, że część z tych osób natychmiast rozproszyła się po strefie Schengen. To obce wywiady i obce służby nas również u nas interweniowały. Co się dzieje? Dlatego landy wschodnie apelowały o zamknięcie granicy z Polską. Byliśmy takim szlakiem do przerzucania. Dokładnie tak. I proszę zwrócić uwagę. Jest naprawdę wielka afera, pytanie referendalne o mur na granicy, gdzie przechodzi kilkadziesiąt, kilkaset osób. I jest poszlaka, o której wczoraj media pisały, że ten sam pośrednik, który załatwiał, mówię w cudzysłowie, imigrantów dla Łukaszenki, ten sam pośrednik brał udział w przerzucaniu ludzi do Polski. No, jeżeli to jest wszystko prawda, jeżeli to się potwierdzi, jest to największy skandal i największa afera naprawdę dekad. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Kto mógł na tym zarobić, pani doktor? Nie wiem. Czy powinniśmy mieć jakieś bardziej szczegółowe informacje ze strony służb w tej sprawie jako opinia publiczna, czy to jest taki temat, w którym na razie pisnąć słowa nie można? Nie. Pisnąć słowo to państwo dziennikarze już to robicie, już o tym piszecie, już to sprawdzacie. Państwo... Jeszcze możemy. Państwo nie jest prywatnym folwarkiem polityków. Państwo to my, więc my jako obywatele mamy prawo i przywilej wiedzieć, co się dzieje w naszym państwie. Na Komisji Edukacji kilkadziesiąt dni temu pani posłanka Prawa i Sprawiedliwości powiedziała, państwo to my. Więc ja jeszcze już nie wiem, jak sądzi Prawo i Sprawiedliwość. Rozumiem pani tok rozumowania, ale to tak słowem uzupełnienia. Powiem więcej. Pan minister nie stawił się na komisji na przesłuchanie, mimo że to jest jego absolutny obowiązek. I w systemie, w jakim żyjemy, no to właśnie parlament i komisje wypełniają swoją funkcję kontrolną nad rządzącymi właśnie przez takie spotkania. No można wszystko postawić na głowie i wiele rzeczy stoi na głowie, ale to nie mówmy, że jesteśmy w jakiejś normalności czy w jakichś ramach prawnych. To jeszcze o to, co może się wydarzyć w tej
kampanii wyborczej. Mimo, że niewiele dni zostało, to ja jeszcze chciałam panią zapytać o tę sytuację, która jest związana z Romanem Giertychem, z Krzysztofem Brejzą i pewnie być może innymi politykami opozycyjnymi. Państwo oglądają, śledzą wszystko na bieżąco, więc doskonale wiedzą, ale na wszelki wypadek przypomnę, że już Rafał Bochenek jako rzecznik PiS-u powiedział ostatnio, że to tylko prokurator czeka na Giertycha w Polsce. Dziwnym zbiegiem okoliczności także, kiedy Senacka Komisja przedstawiała raport ze swoich prac w sprawie inwigilacji Pegasusem, prokuratura okręgowa w Gdańsku zwróciła się do marszałka Senatu o uchylenie immunitetu Krzysztofowi Brejzie, żeby postawić mu zarzuty karne. W dawnej, dawnej sprawie związanej z magistratem w Inowrocławiu. Krzysztof Brejza zrzekł się immunitetu sam. Nie on jeden był inwigilowany. Jacek Karnowski u mnie ostatnio mówił, i tak jesteśmy podsłuchiwani. Krzysztof Brejza mówi, tak, na pewno jesteśmy inwigilowani także jako obywatele, nie tylko politycy. Joanna Mucha, która tutaj też wczoraj siedziała z Polski 2050, mówi, tak, na 100% opozycja jest inwigilowana. I teraz pytanie, czy spodziewa się pani zatrzymań polityków opozycji, jakichś tego typu pokazowych sytuacji teatru politycznego, który także mógłby wpłynąć na opinię wyborców? Pytam nie dlatego, że ja sobie to wymyśliłam, tylko wprost mówią o tym polityce opozycji, że tego się spodziewają i tego się obawiają. Myślę, że nie, dlatego że po pierwsze, przez ostatnich 8 lat Polki i Polacy było wystarczająco dużo czasu, żeby postawić zarzuty i doprowadzić wręcz sprawę do końca. Po drugie, proszę sobie przypomnieć, jak był wezwany Tusk na przesłuchanie do Warszawy, jak jeszcze był w Brukseli i jakaż to była demonstracja. To była Amber Gold chyba? Dobrze nie pamiętam, nie pamiętam, czego tak. To dotyczyło. Pamiętam obrazek tłumów odprowadzających go z dworca, jeszcze demonstracyjnie, z dworca do prokuratury. Zatrzymanie czy stawianie zarzutów przeciwnikom politycznym w trwającej kampanii wyborczej jest absolutnie poza jakimikolwiek standardami państwa demokratycznego. I takie zarzuty to stawia Łukaszenko swoim przeciwnikom i ich wszystkich zatrzymywał i ich eliminował w ten sposób. Więc oczywiście... Czyli trochę Brejza wybił oręż Prawo i Sprawiedliwości, sam zrzekając się immunitetu. Myślę, że tak i nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Aczkolwiek autorzy, profesorowie zachodni, którzy opisują kroczący autorytaryzm w poszczególnych państwach, podają jeden z takich elementów, że następuje przesunięcie z areny wyborczej na arenę sądową przed sądy, które są już ustawione, swoich przeciwników politycznych. Ale ja rozumiem, że na to był czas jeszcze przed kampanią. W kampanii to jest inna rzeczywistość. I teraz proszę sobie wyobrazić sytuację, że jest jakikolwiek polityk czy polityczka z opozycji, próba zatrzymania, przesłuchań i tak dalej, w momencie, kiedy na listach Prawa i Sprawiedliwości są osoby skazane prawomocnym wyrokiem. No ale to nie wiem, czy pani już wtedy miała okazję usłyszeć panią Emilewicz, że polityka to nie jest małżeństwo z miłości, tylko z rozsądku i stąd takie, a nie inne kandydatury na listach. I wszystko na ten temat, co powiedziała pani Emilewicz i dlaczego tak broniła. To jeszcze na sam koniec, pani doktor, prośba o krótki komentarz do raportu NIK-u. Onet dotarł do raportu tworzonego 2,5 roku, no, czyli bardzo tytaniczna praca kontrolerów. Wniosek dość przerażający. Niby zdawaliśmy sobie z tego sprawę, ale jednak jak to widać czarno na białym, to wygląda to zupełnie inaczej. W czasie pandemii rząd narażał życie i zdrowie Polaków. Nieprawidłowości są liczone na dziesiątki milionów złotych. Nie poradził sobie rząd. Tutaj czytam wnioski z tego raportu. Z przygotowaniami do pandemii COVID-19 jego decyzje były chaotyczne i wyłączone spoza jakiejkolwiek kontroli, co skutkowało później marnotrawieniem dziesiątków milionów złotych, a także... I to jest chyba najważniejsze, zwiększoną śmiertelnością obywateli, nie tylko tych zakażonych koronawirusem. Ale czy coś panią dziwi w tym raporcie? Zupełnie nie, ale jednak niestety nie. Kiedy widzimy to i mamy świadomość, że to jest praca nie Mariana Banasia, bo to zawsze Krzysztof Kwiatkowski podkreśla, tylko kontrolerów, którzy dziesiątki lat w NIK-u pracują i oni po 2,5 roku dokładnie takie wnioski wyciągają, no to jednak coś zgrzyta człowiekowi. Czy respiratory zostały rozliczone?
czy zakupy maseczek zostały rozliczone, czy nadprogramowe śmierci, czy ktokolwiek, czy wie pani, że jesteśmy jednym z niewielu krajów w Europie, nawet protestanckie, a właściwie nawet nie protestanckie, tylko ateistyczne Czechy, miały dzień żałoby nad osobami zmarłymi w COVID-zie, tak? Nie chcę powiedzieć ofiarami COVID-u, ale chyba tak to się nazywa prawidłowo. Czy u nas ktokolwiek na ten temat się zająknął? Czy u nas był jakikolwiek dzień? Czy u nas była jakakolwiek taka chwila zadumy i refleksji? To czy dziwi panią raportniku? Ale dziwi mnie to, że tego nie widzą wyborcy, no bo chyba nie widzą, tak? Znowu wracamy do początku naszej rozmowy właściwie. Wie pani, co to znaczy, czy wyborcy widzą, czy nie widzą? Po pierwsze, zależy, którzy wyborcy. PiSu wyborcy. Jest, myślę, że też widzą, dlatego że naprawdę, powtórzę jeszcze raz to, co wyszło w badaniach. Spadek poparcia dla PiSu. Cała ta kampania skierowana bardzo, bardzo wyraźnie do elektoratu PiSu, nie do żadnego innego, żeby ich wzmóc, ich znowu scentralizować. To jest to, co robią, to, co robi władza, czyli obieca nam znowu coś nowego, zrobi piknik, zrobi fajny pokaz, żeby było odcięcie od tego, co jest wczoraj. I jeżeli traktujesz swojego przeciwnika jako zło największe, jest spersonalizowany wróg, tak, nazwany, to też wkładasz nas i nasze głowy w pewien taki tok działania. Jeżeli do tego dołoży się taką trudność właśnie tego życia codziennego i dnia codziennego i dewaluację informacji, takie rozproszenie tego wszystkiego, no to świat postprawdy wygląda jak wygląda. Jaki scenariusz powyborczy wydaje się pani dziś najbardziej prawdopodobny? Trudne 100 dni, niespokojne 100 dni. Nie, ale w ogóle nie o to pytam. Pytam o to, czy wygrywa PiS, nie mając wystarczającej większości, żeby stworzyć rząd samodzielny, ale i tak Andrzej Duda tej partii przekazuje misję tworzenia rządu. Jeżeli wygrywa, to tak. Tak. No i teraz co dalej? Konfederacja się skusi na koalicję z PiS-em, zapewnia, że nie ma takiej opcji. Czy czekają nas kolejne przyspieszone wybory na wiosnę, na przykład jeżeli będzie niemożność utworzenia rządu? Jaki scenariusz pani zdaniem jest najbardziej prawdopodobny? Bo rozumiem, że nawet jeżeli Platforma, znaczy właściwie Koalicja Obywatelska z Trzecią Drogą i z Lewicą będą miały większość w mandatową, to i tak nie dostaną misji tworzenia rządu od Dudy. Nie, dlatego... No właśnie. Nie. Po pierwsze, jeżeli widzimy i wierzymy w to, że jest potencjał na zmianę, to jest potencjał na zmianę. Jeżeli Platforma czy Koalicja Obywatelska jest pierwsza na mecie, to ona ma misję w sposób naturalny więc dlatego to jest... do tworzenia rządu. Bo mniejsze partie opozycyjne mówią, że najważniejsze jest trzecie miejsce. No to z tej perspektywy jednak pierwsze, bo to... Ci albo dostaną misję tworzenia rządu, tak, prawda? Albo ci, albo ci. Jeżeli PiS jest pierwszy na mecie, no to oczywiście w sposób naturalny on ma prawo do tworzenia rządu. Jeżeli nie będzie w stanie się porozumieć z nikim innym PiS, a teraz to, czy będzie w stanie, czy nie, zależy od tego, jak silna wejdzie Konfederacja. Czy wejdzie na tyle silna i taka duża i stabilna, że albo będzie można ją podzielić i wyjąć. Znowu pytanie, ilu posłów? Inaczej się wyjmuje taką panią Emilewicz i kilkoro, czy małe kilkoro posłów, inaczej, jeżeli ci brakuje 20-30 posłów. A to będzie raczej rozgrywka poniżej 200 mandatów, a nie powyżej. No czyli co? Szybsze wybory pewnie, prawda? Tak to wygląda ja na dziś. Ja tego jeszcze, jeszcze nie. Znaczy wiem, że jest bardzo dużo takich opinii, ja tego nie widzę. Anna Materska-Sosnowska, ale widzi bardzo wiele, jak państwo zresztą mieli okazję się przekonać. Bardzo dziękuję pani doktor. Dziękuję.